dziś, drodzy Państwo, wyjątkowo nie rozpocznę tego wydarzenia cytatem, jak to zwykle bywało, bo dzisiaj przyszłam do Państwa z czym innym, a mianowicie z taką krótką receptą na to, co należy zrobić, żeby dobrze się bawić. Opuść kanapę, odłóż gazetę, na szpilki nie patrz z wyrzutem, lecz na imprezy wyrusz z przytupem. A gdy ci mąż, żona powie, nie na wychodne to czas, odpowiedz, ja jeszcze nie powiem pas. W kinowym fotelu usiądź wygodnie, na sąsiada, sąsiadkę popatrz zalotnie. Gdy zabrzmi muzyka, zacznie się granie, gardła nie żałuj na wspólne śpiewanie. Taniec niech obcy ci nie będzie, a parkiety podbijesz wszędzie. A gdy cię impreza zmęczy odrobinkę, zażyj sobie odpowiednią witaminkę. Drodzy Państwo, wczoraj zastosowali się Państwo do tych wskazań, przynajmniej do pięciu pierwszych, bo nie wiem, jak było z witaminkami. Ale wiem za to, że wczoraj wszyscy doskonale się bawiliśmy. Były rytmy cygańskie, przeboje z lat 20., 30., wiązanki znanych utworów, a na zakończenie cóż powiedzieć, była moc. Występ kapeli góralskiej okazał się najlepszą terapią na wszelakie dolegliwości. Jestem przekonana, że przygotowane na dziś atrakcje również pozwolą Państwu miło spędzić czas, bo dziś przeniesiemy się w świat poezji, muzyki i biesiady. Na czwartej Miechowskiej Jesieni Kultury serdecznie witam gości, którzy przybyli na tę uroczystość. Witam pana burmistrza Dariusza Marczewskiego. Witam księdza Mirosława Kaczmarczyka, proboszcza miejskiej parafii. Witam serdecznie pana Romana Pawłowarskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej. Witam panią Sylwię Słuchacką, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. I witam, drodzy Państwo, osobę, o której już mówiłam tutaj wczoraj, głównego jakby koordynatora tej dzisiejszej imprezy, Magdalenę Wig-Białek z Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. Witam przedstawicieli wszystkich organizacji seniorów, które dzisiaj się spotykają na tym wspólnym świętowaniu. Witam wszystkich Państwa, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Dziś o oficjalne rozpoczęcie tego drugiego dnia bardzo poproszę pana burmistrza i księdza proboszcza. Ponieważ księże proboszczu, wczoraj ksiądz Bartosz zapowiedział, że dzisiaj ksiądz jest z nami. Wczoraj ksiądz Bartosz przemawiał, więc dzisiaj ksiądz nie ma wyjścia. Wystąpieniem ja tylko krótko. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się wczoraj tutaj działo. Gdy wszedłem tutaj z pół godzinki temu na salę, naszą kinową salę Domu Kultury, miałem takie poczucie, jakby część z Państwa tutaj od wczoraj była. Do tych miejsc swoich pilnujecie. A to, co powodowało uśmiech na mojej twarzy, gdy przejeżdżałem przez miasto, to gdy widziałem Was zmierzających do Domu Kultury na ten drugi dzień święta, które to w dużej mierze Państwo przygotowaliście, dzisiaj Jesień Kultury, gdy zmierzaliście z uśmiechem i żwawym krokiem. To znaczy, że wczoraj było naprawdę dobrze. A tak było, prawda? Bardzo dziękuję i gratuluję. Szanowny Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa. Wczoraj nie mogłem być. Przeszkody były takie malutkie, które nie pozwoliły mi tutaj uczestniczyć, ale myślę, że w dniu dzisiejszym na tyle, na ile czas pozwoli, będę chciał włączyć się do tych wspaniałych, pięknych przeżyć i przygód w świecie poezji i piosenki biesiadnej. Będziemy nie tylko wspominać, ale będziemy patrzeć w daleką przyszłość, ponieważ osobiście czuję się bardzo młodo i cieszę się bardzo, że jestem wśród młodzieży i z tą młodzieżą chcę śpiewać, aby do rana, aby zdążyć na pierwszą mszę o godzinie 7. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Kiedy przyszła emerytura. Swoimi występami chcę zachęcać innych, by odnajdywali w sobie pasję, czy to do śpiewu, czy do pisania, czy do malowania. Bo jak uważa, niezależnie od wieku, wszystko jest możliwe. Dziś wykona dla Państwa takie utwory, jak m.in. muzyka Twoje imię ma, Pożegnanie wychorzona na rogu, Człowieczy los, Pomyśl o mnie zanim zaśniesz. Drodzy Państwo, na scenie Domu Kultury Ewa Setkowicz.
że bardzo mi się ten wstęp podobał, bo... Nie za bardzo mogę. Wstęp mi się podobał, bo ja taką mam filozofię życia. Rzeczywiście, bardzo proszę o wyrozumiałość, bo to, co powiedziała moja przedmówczyni, to jest wszystko prawda, ale ja w życiu nie miałam jednej lekcji głosu, śpiewu. Jestem całkowitym amatorem i śpiewam jak śpiewam, ponieważ to się moim koleżankom i kolegom podobało, no to sobie dalej podśpiewuję i rzeczywiście znalazłam w tym śpiewie dużo radości, bo po pierwsze to jest kontakt z ciekawymi ludźmi. Poznałam dużo muzyków, szczególnie tam z tych republik byłych Związku Radzieckiego, z którymi mam kontakt. Poznałam dużo malarzy i jak mi smutno, to siadam, zaczynam śpiewać. Zaczęłam śpiewać także Demarczyk, proszę bardzo, Eleni, proszę bardzo. Także zaśpiewam wam parę piosenek, żeby was wprowadzić w dobry nastrój i żeby przekonać, że jednak w każdym okresie życia człowiek ma jakieś takie chwile, że powinien być z niego zadowolony. I to jest takie przesłanie. Nie oglądam telewizji, spotykam się z dobrymi, miłymi ludźmi, czytam dużo poezji, słucham dużo muzyki i wydaje mi się, że ta nadchodząca starość nie będzie tak straszna. Na konkursie, bo to były... W zasadzie zaczęłam śpiewać od roku, także te wszystkie nagrody w ciągu roku ostatniego, ostatnia właśnie 15 października tego roku, pytali mi się o wiek. No ponieważ byłam tam zdecydowanie dużo starsza od innych uczestniczek, to ciężko mi było się przyznać do tego wieku mojego, no ale wybrnęłam z tego, że powiedziałam, no... powinna mieć mniej niż 90, ale przestałam w pewnym momencie liczyć i mam 29. No i rzeczywiście zmyliłam wszystkich. I zacznę was wprowadzać w dobry humor. Piosenką Eleni, muzyka twoje imię ma. Jeżeli ktoś umie to śpiewać czy chce zanucić, to proszę bardzo, będzie mi raźniej, bo mimo wszystko to jest pierwszy mój recital publiczny. Jak ja to wyczytałam na Facebooku, to zmartwiałam. Boże, jak to ludzie zareagują, jak ja nagle togę zamieniłam na strój piosenkarki. I to tak w szybkim czasie. Ponieważ boję się, że coś zapomnę, a te teksty miałam wszystkie bardzo dobrze opanowane, to trzymam to na wszelki wypadek. Może mi się uda nie zerknąć. Także proszę bardzo, zaczynamy. Daleko gdzieś i blisko tak ukrywa się muzyka ta. Na co dzień zapomniana trwa. W sercu gdzieś tam na dnie. Pod jej dotknięciem cały świat snu jest miłości wielki wart. Trącona struna marzeń drga, życie ma smak i sen. Thank you.
sercu mieć. Takie życie nie. I na błysko, a potem z wieszaka zwisnąć, jak płaszcz z oskubanych rąk. Nagrody za tę piosenkę, ale tak jak mi powiedziano, mogłam wziąć pierwszą czy drugą, ale podobno stałam jak kołek na scenie. No niestety nie mam obławy scenicznej. I raczej musiałam się zawsze poważnie zachowywać, a piosenkarki w życiu nie robiłam z siebie, no dopiero teraz. Także proszę bardzo, wychorzył na dorogu. Mniej więcej tak jest tekst. Stosunkowo niedługo żył ten Lermontow, 40 lat jak umarł. To jest piosenka o samotności. Wychodzi na drogę, gwiazdy rozmawiają ze sobą. Niczego mu nie żal w życiu, tylko chciałby jeszcze swobody i pokoju. I chciałby, jak umrze, ale nie tym chłodnym snem mogiły, tylko jak umrze, to żeby szumiał nad nim dąb zielony i żeby piękny głos śpiewał mu. Piękny tekst. Ciekawa rzecz, że ja teksty rosyjskie opanowuję lepiej niż teksty polskie. Nie wiem, może tak. Miałam dobrego nauczyciela z języka rosyjskiego w szkole podstawowej. To proszę bardzo. Pamiętasz, była jesień, hotel korytarza mrok, staruszek portier z uśmiechem dał klucz. Na schodach niecierpliwie
życzeń. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, wydarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi, tak hoteli grusz. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, mały hotel, korytarza mrok. Thank you.
można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiech na cieszy ciebie, czekaj, tak wesna będzie czas, musisz się odważyć. Uśmiech osłoni przed tobą świecę, Boże deszcze,
jesieni. Dziękujemy za tak, delikatność, za skromność, która przebija w każdej wypowiedzi. Jednocześnie za to, że tak z uśmiechem, tak delikatnie i sentymentalnie podeszła Pani do naszego święta. Wszystko to wróciło jak bumerang do nas, przypomniały się dawne młode lata i ten sentyment, który jesteśmy obdarzeni tym sympatycznym głosem. Cieszymy się, że zadeklarowała Pani spotkanie tutaj z nami. Będziemy wdzięczni, jeżeli Pani zechce zaszczycić. Mieścina piękna, mała, bardzo gościnna i sercem odpłaca za serce. Tak, powiem Wam, że w 90 roku przyjeżdżałam przez zimowe wieku i były te piękne świerki takie koło kościoła. Mówię, Boże, jak ja bym chciała tu jeszcze trochę pomieszkać. I wyobraźcie sobie, że taka się stworzyła okazja, że mogłam tu. I ja z Wychowem jestem związana do 91 roku. No w tej chwili już niestety, ale ciągle, przynajmniej raz w tygodniu jestem w Wychowie, bo mam tutaj dużo przyjaciół, przede wszystkim Basię, taką moją kochaną pisarską. Która jest kilkanaście lat ze mną, a jeszcze Wam powiem jako ciekawostkę, to oczywiście zmarła nam księgowa w zespole i szukali następnej. Zgłaszały się dziewczyny mini, długie włosy, a w zespole było kilku mężczyzn. I oczywiście oni chcieli te kobiety, te młode dziewczyny. A przyszła taka sierota, która emerytka wyszła ze szpitala i tak spojrzałam na tą Basię i mówię, Basia, będzie Basia. I przeforsowałam i nam się tak udało kilkanaście lat pięknie spędzić, jest dla mnie jak siostra i bardzo jej za to dziękuję jeszcze raz. Proszę przyjąć te strony. Polecam się na przyszłość, bo sam fakt, że ja tam dziś muszę występować, bo znowu mam zaproszenie na wernisaż, chcę Wam powiedzieć, to mnie mobilizuje do śpiewu, do poszukiwania podkładów i nowych piosenek. A jeżeli się podobało, to jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję Pani Ewa Setkowicz. Mamy nadzieję, że na pewno nie po raz ostatni na tej scenie Domu Kultury. Wielkie brawa Pani Ewo. Dziękujemy za